25 października, czyli w zasadzie tydzień przed zamknięciem tego szlaku, mamy okazję przejść Via Ferrata, która została otwarta w sierpniu 2021 roku. Czerwona ławka. Mateusz, o tym miałeś się zapiąć. Via Ferrata na czerwoną ławkę została wytyczona równolegle do szlaku turystycznego. Jej długość liczy 430 metrów. Czas przejścia od 30 do 40 minut. Jej trudności zostały wycenione na poziom A. Należy zatem do najłatwiejszych dróg tego typu. Nie ma na niej trudności technicznych, ale wybierając ją trzeba mieć wysokogórskie doświadczenie. Nie nadaje się dla osób z lękiem wysokości. Zalecane jest użycie zestawu do Via Ferrat. Ponieważ trasa jest jednokierunkowa, można nią wejść na przełęcz jedynie od strony pięciu stawów spiskich. Najdogodniej zaś zejść z przełęczy na drugą stronę, w kierunku zbójnickiej chaty. Kto jednak lubi dużo wrażeń, może zejść z przełęczy z powrotem do chaty Terego, korzystając z ciągu łańcuchów na szlaku turystycznym. Chociaż przejście samej Via Ferraty zajmuje niewiele czasu, na całość trasy z punktem startowym i końcowym przy górnej stacji kolejki na Hrabieniochu należy zarezerwować od 8 do 9 godzin. To teraz następuje zdobycie czerwonej ławki. Ważne jest to, żeby na niej usiąść. No, Ferrata jest bardzo krótka i bardzo prosta. W sam raz dla tych, którzy chcą spróbować swoich sił w takim sposobie zdobywania góry.